Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Właśnie skończyłem myć autko. Na zewnątrz myślę, że max 2 stopnie, ale to jest max. Shiny Garage Seal Separator. Chyba dobrze przeczytałem. I jest napisane tak. Dedykowany produkt do pielęgnacji uszczelek drzwiowych, bogaty w składniki antystatyczne i odżywiające. Co tu jest? Przywracające uszczelkom pierwotną czerń. Kurczę, jest tak mi zimno, że nie mogę się wysłowić. Zapobiega ich przymarzaniu, zachowuje właściwości do minus 50 stopni. Słuchaj, odkręcić to najpierw trzeba jakoś. Przepraszam. Dobra, nijak to pachnie, nie czuję nic, ale do czego zmierzam? Jeżeli chodzi o uszczelki, słuchaj, najważniejsze, ja wiem, że trzeba je umyć, ale umyć. Takie rzeczy to się robi przed zimą. Tutaj chodzi o szybką akcję. Szybko. Umyłem i kurczę, tak jak dzisiaj ja wracałem z pracy, już mi złapało. A gdzie łapię najczęściej? Tu. To jest pierwszy kontakt. Czyli, zobacz, w zależności też od auta. Tu właśnie. Więc te wszystkie uszczelki będę chciał, włącznie z wewnętrznymi i z zewnętrznymi. Dla mnie te są zewnętrzne, te są wewnętrzne. Kolejna rzecz. Już wiem, że będzie problem, jeżeli chodzi o aplikację. A nie, tutaj nie będzie. Tu będzie problem. O, do tego zmierzałem właśnie. Nie wiem, jak ty to widzisz. Mam nadzieję, że dobrze. Słuchaj, no to co? Jedziemy z bałaganem. Zobaczymy, jak z tamtej strony. Tutaj będę się wspomagał taką lampeczką, bo nie chcę mi się tamtej przewieszać. Wziąłem sobie też gąbkę właśnie na takie miejsca jak tutaj, gdzie butelka niestety nie będzie mi się mieścić w te zakamarki, ale jest zimno, powiem ci, kurczę, niesamowicie. No ale takie akcje właśnie robimy zimą. Okej, słuchaj. Pierwsze podejście. Nie robiłem jeszcze nigdy tym produktem. Czy ja muszę tutaj coś przycisnąć? Nie wiem, jak gryźć temat. Poczekaj, położę sobie gąbkę. A, rozumiem. Tutaj jest, widzisz ten czerwony dzyndzelek? Jego jak się wciśnie, to wtedy właśnie produkt aplikujemy na tę gąbkę. Rozumiem. Czyli dociskamy i jedziemy. Aplikacja, już ci od razu mówię, że jest beznadziejna. Wcale mi się nie podoba, ale produkt jest fajny, bo jest tłusty taki, zobacz jak brudzi, taki kurczę, dobra, wiesz co ja zrobię? Od razu ci powiem, co zrobię. Widzisz to? Ha. I nic mądrzejszego nie wymyślę zapewne. Na gąbkę. Na gąbkę? O, i poleciało. To już użyjemy tej gąbki. Dobra. Na kartonik. Słuchaj. Słabo się to aplikuje. Naprawdę słabo. Jakoś tak. Kurczę, trzeba dociskać. Ja nie widzę tego na uszczelce. Wow. Ale tłuścioch. Fantastyczny. Gęsty i tutaj już wiem, że na bank będzie to, zobacz, rzeczywiście chronić i teraz tak, od razu mówię, nie baw się w ten dozownik, raczej możesz jak najbardziej, ale gąbką lepiej dociśniesz, lepiej rozprowadzisz, moim zdaniem zużyjesz mniej produktu, jak nasączysz gąbkę, zobacz. I rzeczywiście z tego, co widzę, daje taką elegancką czerń. Aplikacja. Jest toporna, jest to gęsty produkt, więc kurczę, tutaj nie licz na jakieś sukcesy spektakularne, ale rzeczywiście czujesz, że zostawia taki tłuszcz, naprawdę tłuścioch. I czujesz, że wiesz, co dziadzia zrobi? Ale on zajebiście pachnie. On musi wjechać na opony u dziadzi. Super. No jaram się. Jeszcze tak przyjemnego produktu do uszczelek nie miałem. Naprawdę. Tu już mam i zaraz coś ci pokażę, jeżeli chodzi o uszczelki właśnie. Dobra, nasączę go. Nie no, siedzi to genialnie. I
Każdy, znaczy ja zawsze mówiłem, że każdy możliwy dressing zrobi podobną rzecz. Tu jest trochę inaczej. Tu jest tak mega gęsto. To tak jakbym wziął i rozrzedził sobie taką maksymalnie gęstą wazelinę, pomimo że wazelinę mam tam techniczną, taką rzadką i ona też się jak najbardziej sprawdza. Naprawdę. Ale tutaj jest zajebiście. Zobacz. Teraz wysmaruję drzwi. Nie będę ci wszystkich pokazywał drzwi, bo to nie ma sensu żadnego. Wysmaruję wszystkie i jak wysmaruję zawsze, od razu robię klik. Od razu. Żeby złapało na jednej i na drugiej stronie. No i oczywiście ta listwa jest też ważna. Ta pierwsza właśnie zgarniająca, która na dzień dobry widzi całą wodę, całą wodę. Słuchaj, tutaj mi gdzieś złapało wodę i już zaczął się kropling. Zajebiście. Super produkt. I do tego miły w obsłudze. Znaczy, jeżeli chodzi o zapach. Super. No, panie. Tłusto. Tłusto. Dobra, słuchaj, ja wysmaruję i słyszymy się. Znaczy, słyszymy się. Wysmaruję i... No, trzy słowa, jak mi się z tym pracowało, ale już widzę, że jest dobrze. Wysmarowałem. Teraz tak, zapach fantastyczny, gęstość. I tutaj wiadomo, no u mnie to stało w garażu, więc kurczę, temperatura 5 stopni, 6, też inaczej się zachowuje. W ogrzewanym garażu będzie luksusowo. To, co ja teraz zrobiłem, powinien to zrobić właśnie przed tymi przymrozkami. Jak informowali wszędzie, że idą przymrozki, ale ja myślałem, że kurczę, jeszcze jeden dzień sobie pozwolę. Pojechałem do pracy i rano się troszeczkę zdziwiłem. Oczywiście nie było jakiegoś maksymalnego problemu z otwarciem drzwi, że kurczę, nie mogę wejść do auta, ale poczułem, że ładnie przytrzymało, musiałem to z wyczuciem otworzyć te drzwi. Teraz tak, do czego zmierzam? Zamykam, a później otwieram, jak już wszystko ładnie usiadło i przede wszystkim zbieram nadmiar. Pięknie się wchłon... panie, tutaj już wcześniej odwróciłem gąbeczkę. O, widzisz, tu jest tłuste. Więc ten nadmiar zbieram. Ale to siedzi. Słuchaj, czuć, że to siedzi, kurczę, na tej uszczelce. Rewelacyjny produkt. Moim zdaniem tak właśnie i będzie najfajniej aplikować gąbeczka. Aplikujesz w miarę grubo. Zamykasz drzwi, żeby produkt jak najwięcej, żeby produkt jak najwięcej guma, o, produktu przyjęła i później nadwyżkę zbierasz kolejną gąbeczką. Musisz uważać na plastiki, bo tam, gdzie usiądzie, czuję, że tak go wciągnie, że będziesz miał problem, żeby go usunąć. Będę chciał go na pewno, słuchaj, położyć na opony. Naprawdę super. O, tu zobacz, jaka tłustość. I teraz siedzi taka wazelina połączona z dressingiem. Coś innego, naprawdę. Rewelacyjny produkt. I widzę, że będzie spełniał swoją rolę. Tam, gdzie załapało mi, słuchaj, wodę, od razu, można powiedzieć, że tą wodę jakby wypiera. Usiada na uszczelce i ta woda nie, znika. Od razu robi się kropling, więc później nawet gąbeczką, jak go zaciągniesz, tę wodę, też nie ma problemu. Ogólnie podoba mi się produkt. Aplikacja, no nie jest tak cudownie, jak przy typowym dressingu, bo typowy dressing zarzucasz i znikasz. Tutaj potrzebuje to trochę miłości, ale naprawdę czuję, że te uszczelki są fajnie odżywione. O, tu jest na przykład woda z klapy i widać, że już są kropelki. Kurczę, jakby ci to pokazać. Chodź tu, latareczko. O. Zobacz, widzisz? Patrz. Już jest kropling. Już spełnia swoje zadanie. I o to właśnie chodzi, że umyłeś auto i w tym momencie woda zostaje, powiedzmy, na drzwiach i nie przyczepia się do gumy. Także rewelacja, super. O nie, nie w tę stronę, poczekaj, odwrócę. Teraz tak, jeżeli chodzi o użytkowanie, no co ja ci tu będę pokazywał, no spełni swoją rolę. Nagrałem filmik, wrzucę go szybciej, bo miałem go wrzucić kolejnej zimy. Na kolejną zimę, ale to no kurczę, bez sensu. Także to będzie nawet, nie będzie to jakiś szybki strzał, bo pewnie będzie prawie 10 minut. Wszędzie położyłem, wszędzie. Tak, leży. Oczywiście nie musisz go usuwać. Im więcej go zostawisz, tym lepiej. Ja
zbiorę tylko newralgiczne miejsca, czyli tu, gdzie wsiadam, żeby nie ubrudzić sobie ubrania, bo na pewno zabrudzi ci ubranie. On jest na tyle tłusty, że jak go zostawisz za dużo, na bank zostanie ci na ubraniu. Czy tu będę zbierał? Tu też nie będę tego zbierał, a szczególnie od strony kierownika. Na dole też nie będę zbierał. Tylko ta część, gdzie wsiadam, to mnie interesuje i nic więcej. I tutaj wszędzie już zostawiam. O, widać nawet, gdzie jest woda, słuchaj, że wypiera tę wodę. Super. No dobra, słuchaj. Co do produktu. Zajebisty. Naprawdę zajebisty. Fantastyczna gęstość. Jeżeli chodzi o butelkę, która tu leży właśnie. O, stoi, przepraszam. I ten atomizer. I fajnie, i niefajnie. Dla mnie niefajnie. Zdecydowanie bardziej czuję gąbeczkę, bo dojeżdżam sobie wszędzie i moim zdaniem pójdzie mniej materiału, bo jak już gąbka go wchłonie, to niekończąca się historia. Naprawdę pozwala na długą pracę tym produktem, także rewelacja. No i zapach, kurczę, super. No dobra, myślę, że następny strzał po mrozach i zobaczymy, znaczy zobaczymy, no może i nagram, ale ja już wiem, że będzie okej, jak zwykły dressing daje radę, a tutaj czuję, że jest tak naprawdę, no jest lepiej, jest inaczej, jest tak, kurczę, no bomba, no zobacz na tę uszczelkę, kurde, no widać, że taka odżywiona i słuchaj, nie jest jakiś maksymalny połysk, ja myślałem, że to się będzie błyszczeć, kurcze, bo to ta tłuszcz, a tu nie, tu tak, no kurde, zobacz, taka piękna satyna nawet bym powiedział. Wiesz, co zrobię? Tak, muszę. Ten produkt wjedzie u dziadzi na opony na lato. Musi. Może i na zimę. Czuję, że zrobi mi mega zamieszanie. No dobra. Super produkt. Super zapach. Średnia aplikacja. A działanie? Myślę, że spełni swoje zadanie na 100%. Jeżeli, o, zróbmy tak, jeżeli będzie coś nie tak z tym produktem, to wtedy nagram film. Jeżeli film się nie pojawi, to znaczy, że graj bucy. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!